Dziękuję po raz kolejny za zaproszenie. Bardzo się cieszę, jak zresztą zawsze, kiedy mogę być tutaj w naszym ukochanym zborze. Bardzo się cieszę, że tyle u Was dzisiaj jest. I zaczniemy od modlitwy. Panie Boże, dziękujemy Ci za ten dzisiejszy dzień. Za to, że nam błogosławisz. Za to, że dodajesz siły. I proszę, pobłogosław nas duchem i spraw, byśmy rozważali dzisiaj Twoje słowo. Amen. Amen. Kochani, zacznę dzisiaj wyjątkowo od pytań, nie od witania się z wami, chociaż się przywitam. Dzień dobry. Ja. Witajcie. Chciałem się zapytać, czy ktoś z was kiedyś pościł? No kiedyś tak. Dobrze. A czy dłużej niż jeden dzień? Dłużej. Okej. Okay. A czy ktoś bez jedzenia pościł? Tak. A bez wody? Okej, okay, a czy Bóg wam kiedyś nie odpowiedział? Dobrze, fajnie. Dobrze, bo dzisiaj na te kwestie, na temat tych kwestii porozmawiamy sobie. I dzisiaj przebadamy sobie właśnie wspaniały fragment i zobaczymy, co on mówi o poście, o modlitwie, o takim podejściu życiowym. I ten fragment, kochani, możecie sobie, jeżeli nie będziecie pościli, to możecie sobie go przełożyć na cokolwiek innego, na przestrzeganie szabatu, na inne różne chrześcijańskie czynności, które po prostu nam pomagają, czy po prostu o poszukiwaniu Boga. Przeczytamy teraz razem Izajasza, 58 rozdział, od 1 do 12. Proszę, żebyście czytali jak zawsze razem ze mną. Izajasza, 58 rozdział, od 1 do 12. Teraz to w szczególności musicie czytać za mnie, bo jeszcze gardło nie mam dostatecznie zdrowego, więc macie motywację odpowiednią, prawda?58, od 1 do 12. Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się. Podnieś jak trąba swój głos i wspominaj swojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga. Domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga, powiadając, dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości. Czy to jest post, w którym mam upodobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada w łór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz swój chleb z głodnym, biednych, bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i Twoje uzdrowienie rytmu nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed Tobą, a chwała Pańska będzie Twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan Cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie, oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy Twoje światło wzejdzie w ciemności, a Twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie Ciebie stale prowadził i nasyci Twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że Twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. Twoi ludzie odbudują teraz stare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą Cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. Dziękuję serdecznie. Dla ułatwienia zrozumienia tego tekstu podzielimy sobie go na trzy części. Pierwsza część jest taką swojego rodzaju naganą i takim wytknięciem błędów. I druga i trzecia część jest tym, co mamy robić i co mamy usunąć, po czym Bóg daje zestaw takich wspaniałych obietnic, które będą zapewnione, jeżeli ty wypełnisz to, co do ciebie należy.
Zacznijmy od pierwszej części. Wersety od 1 do 5. W wersetach tych właśnie widzimy taki jakby zarys tego, co tam się dzieje. Pan Bóg oskarża Izraelitów i wytyka im ich grzechy. Pokazuje im, co wy robicie, jak wy działacie. I patrzcie, szukacie Boga. Cały czas mnie szukacie. Jest tam napisane, że codziennie to robią. Każdego dnia. I każdego dnia starają się zrozumieć, gdzie mają iść, żeby zrozumieć Pana. I nawet zadają takie prowokacyjne pytania, typu: dlaczego nie widzisz, jak pościmy? Dlaczego nie widzisz, jak się martwiamy? I Pan zaczyna im wykazywać czemu. Pan zaczyna im pokazywać, dlaczego, i konkretne rzeczy wymienia. A są to właśnie: załatwiacie swoje sprawy podczas postu, uciskacie robotników, kłócicie się podczas postu i spieracie i uderzacie pięścią. Pan Bóg pokazuje im, że ci ludzie nie są spójni. Że niby poszczą, niby nie jedzą, niby nie piją, niby są we włosiennicy, tarzają się w popiele i robią takie rzeczy, które pokazują, że oni chcą podążać za Bogiem. Tak? Czyli robią takie potrzebne rzeczy, które są uznawane za pobożne. Ale kiedy to robią, to po pierwsze, nie skupiają się na Bogu. Bo jest napisane właśnie, że załatwiacie swoje sprawy. Nie wiem jak wy, ale ja czasami tak mam, że jak poszczę, to robię: dobrze, dzisiaj będę miał dzień postu. A potem idę pracować, przerzucam ziemię, robię drewno, cokolwiek muszę zrobić, to robię. I po prostu nie jem. Oczywiście myślę sobie o tych wyniosłych rzeczach, myślę sobie o Bogu. Ale nie zwracam się do Niego tak w pełni, jak powinienem. A co więcej, właśnie niektórzy przedstawieni tutaj przez Boga, oskarżeni, robią coś wręcz na odwrót, pokazując, że oni po prostu działają jakby naprzeciw tego, co Bóg chce od nich. Krzywdzą ludzi, kłócą się z nimi, zamiast w ten dzień robić coś ważnego. I Bóg im wykazuje, że nie są spójni i nie robią rzeczy zgodnie z tym, czym się kierują. I właśnie te całe dnie poświęcają, a nie zwracają w ogóle uwagi na sedno sprawy. Nie zwracają w ogóle uwagi na to, co najważniejsze. I wszystkie te formy właściwie nie mają znaczenia. I właśnie Bóg złości się za to, że poszczący uważają się za pobożnych i wyrzekających się samych siebie w tym cierpieniu, w tym smutku, zamiast po prostu oddać chwałę Bogu. I tak naprawdę w ogóle nie znają Go i całkowicie mijają się z tym, co Bóg po prostu mówi. Myślę, że możemy sobie podsumować to innym wersetem biblijnym. Co wy na to? Podsumujemy to innym wersetem biblijnym? Słyszę zgodę, więc przejdźmy do Ewangelii Mateusza, 6 rozdziału, 16 do 18 wiersz. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 16 do 18. Proszę, żeby ktoś głośno przeczytał. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy. Szpecą bowiem z twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Dziękuję serdecznie. Jezus tutaj wskazuje na naprawdę wielki problem tamtejszego kościoła, tamtejszego zgromadzenia. Jezus wskazuje na problem takiej hipokryzji, prawda? Pokazuje, że ludzie specjalnie jeszcze do sobie docierają twarz pyłem. Specjalnie pokazują, że jeszcze bardziej, być może wiecie, jak masz brudną twarz, to patrzcie, jak lecą twoje łzy. A, jak pięknie wygląda, jak pięknie widać każdą jedną łzę. To jest po prostu coś niesamowitego, jak tamci ludzie po prostu chcieli
żeby było widać, żeby inny człowiek widział. Ale co Jezus mówi? Nie, nie, nie. Pościsz po to, żeby się skontaktować ze mną, nie z człowiekiem. Nie, żeby inni ludzie widzieli. Nie po to, żeby po prostu, wiecie, żeby ktoś stwierdził, ale ten człowiek jest pobożny. Nie. To wszystko robimy. Czy modlimy się, czy po prostu robimy jakieś rzeczy dla Boga. Dla Niego. Nie po to, żeby ludzie to widzieli. I patrzcie, jak wielki był problem tej hipokryzji. Czy jest taka możliwość, żebyśmy my czasami mieli coś takiego w Kościele? Że w Kościele jesteśmy... O, wyborne bracie. O, wyborne siostro, jak cię kocham. Mua, mua. Czy tak czasami jest? A potem wracamy do domu i co robimy? Jak to możliwe, że ty jesteś taki głupi? Czy tak czasami jest? Czy są inne rzeczy, które robimy, które nie są zgodne z tym, co reprezentujemy w Kościele? Czy na przykład czasami na szkole sobotniej mówimy, tak, jasne, trzeba pomagać biednym, trzeba po prostu pomagać potrzebującym. A kiedy na przykład ktoś stoi na ulicy, pokazuje, że chciałby się z tobą zabrać, a jest zimno, deszczowo, to czy czasami się po prostu zatrzymujemy, żeby komuś pomóc? Czy czasami kupujemy komuś jedzenie, kiedy widać, że on tego naprawdę potrzebuje? Ja osobiście czasami nie domagam. Na przykład z tym podwożeniem na stopa to jest dla mnie ciężka sprawa, bo kiedy tak patrzę, zawsze korci mnie i wierci mi w sercu, jak ktoś tak stoi. No i dzisiaj podjechałem, a się okazało, że chciał ode mnie gościu kupić samochód. Więc tak też się zdarza. Ale widzicie, że czasami Kościół ma problem. Czasami Kościół ma problem z tym, żeby być spójnym. I o to Bogu chodzi. Możemy mieć właściwą teologię i właściwą Biblię z dobrą ilością ksiąg. Ale możemy się mijać w tak ważnych kwestiach. W kwestii miłości do bliźniego. W kwestii sedna tego, czego oczekuje od nas Bóg. W kwestii tej służby pełnej miłości i zwracania się do Boga, a nie pokazywania ludziom, czego my byśmy chcieli. Ale mamy to szczęście, że Bóg nam wytłumaczył, co jest tym sednem. No i w Izajasza 58 rozdziale, w 6 wersecie do pierwszej połowy 9 wersetu jest tam napisane tak. To jest ta druga część fragmentu, o którym tym mówiliśmy. Tutaj Pan Bóg przypomina o dobroczynności i miłości do bliźniego. Pokazuje on sedno szukania Pana dzień w dzień. Przypomina człowiekowi, co powinno być jego postem. No i patrzcie, kiedy w dzień szukacie Pana i jesteście w dzień gotowi, żeby komuś pomóc, piękna sprawa, prawda? Naprawdę piękna. I tylko czemu ta dobroczynność jest tak ważna? Czemu tak bardzo mamy się skupiać na tym, żeby wspierać innych? No i na to pytanie odpowie nam znowu Ewangelista Mateusz, tym razem w 25 rozdziale, w wersetach od 37 do 45. Proszę o to, żeby ktoś przeczytał głośno, wyraźnie. 25 rozdział Mateusza, 37 werset do 45. Jeżeli ktoś jest gotowy, to zapraszam. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi. Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodującym, a nakarmiliśmy Cię, lub spragnionym, a napoiliśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem, a przyjęliśmy Cię, lub nagim, a odzialiśmy Cię? Dziękuję bardzo. Kochani, tutaj Bóg przypomina o dobroczynności i miłości dlatego, że dobroczynność, miłość, tam Bóg w tym wersetach mówi, że patrzcie, kiedy podchodzicie do biednego, kiedy podchodzicie do chorego, kiedy odwiedzacie kogoś w więzieniu, to,
to po prostu samego Boga odwiedzamy. Czynimy dobro samemu Bogu. Po prostu sprawiamy, że się z Nim spotykamy tak jakby. I patrzcie, kiedy tamci Izraelici i być może my takie coś robimy, że poszukujemy Boga, a krzywdzimy bliźniego. Poszukujemy Go każdego dnia, a sprawiamy, że jest odwrotnie. To czy się spotykamy z Bogiem, czy od Niego oddalamy? Oddalamy się od Niego. Dlatego Bóg właśnie w Izajasza 58 mówi tak dużo o zwykłej ludzkiej, może nie ludzkiej, może właśnie tej Bożej dobroczynności, miłości, tego takiego ducha usługującego. Dlatego tak dużo mówi. Dlatego i właśnie co piękne w wersecie 9, jakie obietnice on nam potem daje. Gdy będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie, oto jestem. Wow! Czyli kiedy ludzie wtedy nie byli w stanie odpowiedzieć, nie byli w stanie, przepraszam, usłyszeć głosu Boga, kiedy Go szukali każdego dnia, ale Bóg im nie odpowiadał, nie objawiał im się, to może to chodzi o to, że robili coś przeciw Niemu. Kiedy Bóg im posyłał kogoś, by mogli bardziej poznać Jego charakter, by mogli się bardziej kształtować, to po prostu oni Go odrzucali. I co więcej, Bóg mówi, że kiedy to zaczniemy robić, a niektórych rzeczy nie będziemy już robić, to On nam się naprawdę objawi. On się objawi i On się nam pokaże. I co więcej, w tym trzecim członie tego fragmentu, tego Izajasza 58 i wersety jakby od drugiej połowy 9 do 12, Bóg naprawdę zaczyna robić coś niesamowitego, moi drodzy. Bo już nie tylko mówi nie rób tego, tamtego, mówi to też, ale już tak trochę mniej i zaczyna mówić więcej. Patrz, jak będziesz błogosławiony, patrz, kim będziesz, patrz, kim się staniesz. Jak będą cię ludzie nazywać? No jak będą cię ludzie nazywać? Dzięki temu będziecie być może mogli robić rzeczy, które będą zapamiętane przez pokolenia. Ale chciałbym wam zwrócić na taką bardzo fajną uwagę na bardzo fajną rzecz. Patrzcie na to. W pierwszej części tego rozdziału Bóg wymienia około, zależy jak liczyć, 12 oskarżeń i 12 rzeczy, które Izraelici robią źle. Łącznie 12. Potem w drugiej części jest to już tylko 8 rzeczy, jest to 8 rzeczy do zrobienia i do tego 6 błogosławieństw obietnic. A w trzeciej części, kochani, w trzeciej części to już tylko 5 rzeczy do zrobienia, a aż 10 błogosławieństw i zapewnień. Czy widzicie to? Pan Bóg pokazuje nam przez te wersety, że jest możliwość, żeby w ogóle te czasy, w których On was oskarżał, poszły w niepamięć. Żeby odeszły sobie tam. Żeby odeszły po prostu gdzieś, gdzie ich nikt nie znajdzie. Ale żeby nadeszły czasy, w których Pan Bóg coraz bardziej ci błogosławi. Widzicie, że kiedy zaangażujemy się, kiedy służymy Bogu tak naprawdę z całego serca, tak codziennie, to Bóg zaczyna nam błogosławić. A potem, kiedy nam jeszcze więcej błogosławi, to my mamy jeszcze takie dodatkowe 5 rzeczy, które chcielibyśmy zacząć dla Niego robić. I kiedy robimy jeszcze więcej, to On nam jeszcze więcej błogosławi, kochani. I błogosławi ponad miarę. Błogosławi tak, że zobaczymy niesamowite cuda, niesamowite dzieła i będziemy mogli zobaczyć, kim On tak naprawdę jest. I wtedy to, o co pościliśmy, modliliśmy się, zabiegaliśmy, szukaliśmy, zobaczymy. To poznamy. Ale kochani, najważniejszą rzeczą jest, że Pan Bóg nie daje nam tych błogosławieństw po to, żebyśmy byli błogosławieni. Ale daje nam przede wszystkim te błogosławieństwa po to, byśmy byli błogosławieństwem dla wielu.
tak jak Abraham, tak jak Daniel, tak jak wielcy prorocy. Bądźmy błogosławieństwem dla wielu. Amen. Amen.